Siemaneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj filmik czysto informacyjny, bez gier, bez żadnych innych challenge'y czy innych pierdół. Po prostu chwilę pogadamy, ja wam podziękuję za pewne rzeczy, wy, mam nadzieję, napiszecie mi pod spodem też pewne rzeczy. I tak to będzie wyglądało. Więc po pierwsze, chciałem wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za 150 subskrypcji. Dla wielu może się to wydawać mało, ale w 2 miesiące, w mniej niż 2 miesiące, myślę, że to jest naprawdę spoko wynik. Ja bardzo się z tego cieszę i jeżeli ktoś komuś się wydaje, że to jest mało, to niech spróbuje założyć kanał i niech 2 miesiące zrobi podobny wynik, to też na pewno będzie szczęśliwy. Ja jestem bardzo. To też ma dużo oczywiście do gadania z moimi kolegami, z którymi nagrywam, czyli z Flotarem, Furmanem i Matyniem. Bardzo, ponownie bardzo chciałem im podziękować za wszystko, co dla mnie zrobili, bo bez nich pewnie by mnie tu nie było. To trochę dziwnie brzmi, mając 150 subskrypcji, ale tak czy siak wiecie, o co chodzi. No i przez te 2 miesiące wiele rzeczy się zmieniło. Ja się zmieniłem, wy się zmieniliście, format się zmieniał kilka razy. Filmy czasem były co 2 dni, filmy czasem były dłuższe, bez montowania to nie, ale z mniejszą ilością montowania. Filmy czasem były bardzo pomontowane. No i tutaj pojawia się do was pytanie, bo kanał jest mój, ale to wy mnie oglądacie. I co tak naprawdę chcielibyście oglądać? Ja widzę po polskim YouTubie, ogólnie po YouTubie, że ludzie chyba wolą bardziej oglądać mało edytowane filmy. Oczywiście te bardzo zedytowane, krótkie, tak jak ja staram się zrobić do 6-7 minut filmu, dość mocno zedytowanego, bo zazwyczaj moje filmy, moje nagrywki trwają 30-40 minut, wy z tego macie 6-7. To jest naprawdę trudne i czasochłonne zrobić aż tak bardzo pociąć film, żeby on jeszcze jako tako był śmieszny i wyglądał dość fajnie, a żebyście wy też zrozumieli, o co na przykład w danej grze chodzi, tak? To jest dość trudne. Zwłaszcza jeżeli przejdziemy do gier takich czysto przygodowych, typu, nie wiem, Undertale czy inne gry, w które mam ochotę pograć i mam ochotę wam pokazać. Wydaje mi się, że będą one ciekawe, ale nie mogę zrobić tego w tym formacie. I tutaj jest pytanie, czy wy lubicie bardziej pocięte filmy, tak jak u mnie, czy mniej pocięte filmy, tak jak u innych YouTuberów? Czyli oni zazwyczaj nagrywają pół godziny filmu i te pół godziny idzie na YouTuba. Ja oczywiście tak nie będę robił, bo to nie jest format dla mnie. Ja muszę mieć odrobinę swobody w tym filmie, bo też nie mieszkam sam. Czasem wejdzie moja dziewczyna do pokoju, czy czasem ktoś zapuka, czasem ktoś będzie coś robił w kuchni, cokolwiek. Te rzeczy będą mi przeszkadzały, więc ja czasem potrzebuję mieć możliwość wycięcia filmu. Więc na pewno to nie będą filmy całkowicie nieedytowane. Ale oczywiście tej edycji może być mniej. I mogę robić filmy typu po 15, 17, 20 minut z 40 czy 30 nagraniach. Takie myślę, że będą całkiem spoko. Ale to już wy musicie ocenić, jak to będzie wyglądało. Może w najbliższych dniach wrzucę wam 1 czy 2 takie filmy i wy ocenicie, czy wolicie bardziej te moje edytowane filmy, czy te moje nieedytowane filmy. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu te gry, które można zrobić w mniej edytowany sposób, czyli jakieś tam śmieszne gierki, pierdółki, Happy Wheelsy, GTA, będę w taki sposób wrzucał. Ale te gry, w które ja będę miał ochotę pograć typu bardziej przygodowe, czyli Undertale, co jeszcze można takiego? Jakąś mam bardzo ochotę pograć w Subnautikę i inne pierdoły. Takie rzeczy będą trochę dłuższe i w mniejszej ilości edycji. Wy ocenicie, czy wam się to podoba, czy nie. Dobra, i myślę, że wszystko, o co chciałem was dzisiaj zapytać, to zapytałem. Wszystko też powiedziałem, więc to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.